Witam Was ludzie, z tej strony Pilarzyk199 i to jest filmik bardzo smutny po zawieszeniu działalności WeChavena, co przed chwilą obejrzałem. Normalnie to mnie zaskoczyło. Nie będę wyzywał tych trollów, tego trolla LC Syntraxa, co tutaj zawinił. Nie będę go wysywał, ale jestem po stronie WeChavena jak najbardziej. Będę za nim, za WeChavenem zawsze praktycznie. Dzięki niemu tak naprawdę jestem teraz za Grimerem. To on przeważył dokładnie na mojej działalności, że robię za Grimer. Bo tak to gdyby nie on, to ja bym w ogóle nie zaistniał tutaj i nie zdobył w ogóle 131 widzów. Tak naprawdę. Trochę mam głos taki z dupy, bo jak mówiłem, jestem chory. Jeszcze katar mam. Co mogę powiedzieć? No, to jest na pewno wspaniały człowiek. Pomógł mi bardzo dużo. Ale zawieszę działalność. Jego zagremy, no to super sprawa. Jego komentarz, no on dosłownie na luzie sobie bierze wszystko. No. Dosłownie to, co mi się podoba, luz, taki oderwanie się od rzeczywistości i tak dalej. Ale tutaj przyszedł ten pan i musiał coś napisać, musiał po prostu. No nie będę poruszał innych tematów, bo nie muszę. Nie będę mówił nawet o tym, bo zaraz ktoś powie, że nie wiem, o co chodzi. Ale patrząc na jego kanał, coś mi, jakieś gówno wyskoczyło tutaj, error. Patrząc na jego kanał, widzę, że niektórzy go bronią. Nie będę czytał ników, bo nie muszę. Nie będę ich tyrał, bo też nie muszę. No ale zachowują się jak takie wredne cwele. No, już widzę komentarze tych ludzi. Przeważa tutaj ten, liczebność WeChavena. No, już sam się mylę, nie wiem co mówić. No, normalnie jestem zszokowany, że WeChaven zawiesił działalność. A mówił że nie przejmuje się takimi frajerami. No ja wiem, że on się nie przejmuje, ale poszło o co innego. Napisał nie do tej osoby, co trzeba, ten frajer. O, przepraszam, że go wyzwałem raz, ale to w emocjach. Źle się zachował i tak dalej tutaj Pilarzyk mówi głupoty, ale co tam, niech WeChaven pamięta, jeżeli WeChaven ty to oglądasz, to pamiętaj, że jestem zawsze z tobą, zawsze będę za tobą, no i możesz na mnie liczyć, jeżeli coś będziesz chciał, żebym zrobił, nie ma sprawy. A ja nic nie dodam do tej sprawy jak na razie, mogę tylko komentarz napisać, swoją opinię, już tak naprawdę tego pana zablokowałem, usunąłem w ogóle, zapominam o nim, ale to o to WeChavenowi, no chodzi mu o zablokowanie w ogóle całego konta, ale zresztą to tam JBC. No co, moi mili, no to był taki filmik, no, zdruzgotania, taki smutny filmik, gdzie najlepszy dla mnie zagrajmer, najlepszy ten autorytet zawiesił działalność, a coś czuję, że LC Syntraxowi nie zablokują konta, no. No szkoda, bo bym, no normalnie szkoda mi WeChavena, teraz jest panczaka 84, no. Ale ja im życzę powodzenia, jeśli nie wrócą. Życzę im wszystkiego dobrego. No i pozdrawiam ich przede wszystkim. Zdrowie to podstawa i najważniejsze. Jeżeli się zgodzicie ze mną, albo... No, jeżeli się zgodzicie, to piszcie w komentarzach. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Zagrajmy wy.